mamy wskazać, której liczbie równy jest iloczyn dwóch potęg. Jedna z tych potęg ma w podstawie dziewiątkę, a druga trójkę. Widzimy cztery wyniki, dwa z nich mają w podstawie trójkę, a dwa z nich mają w podstawie dziewiątkę. Trzeba się zdecydować. Myślę, że większość uczniów zdecyduje się na trójkę. Spróbujmy. Zatem zamienię dziewiątkę na 3 do kwadratu. No i skoro mam teraz potęgowanie potęgi, to mogę pomnożyć wykładniki, dwójkę i minus piątkę, co mi daje taki iloczyn dwóch potęg o identycznych podstawach. Zatem teraz mogę dodać wykładniki. Widzę, że no nie mam takiego wyniku. Na pewno to nie będzie A i na pewno to nie będzie B. Skoro mam 3 do minus drugiej, to mogę to zapisać jako 1 podzielić przez 3 do kwadratu, czyli 1 dziewiąta, co oznacza, że dostajemy wynik z punktu C.